Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tu na rynku Kościuszki w Białymstoku po przejechaniu ulicą Lipową widać wyraźnie, że w Białymstoku musi nastąpić również zmiana. Przede wszystkim musi nastąpić zmiana na lewicowe myślenie i żeby Białystok był miastem, który jest dla obywateli ze wszystkimi przejawami tego słowa, dla młodych obywateli, średnich i w starszym wieku. Żeby było jak najwięcej żłobków, żeby były dobre szkoły, żeby również starsi wiedzieli, że zawsze mogą znaleźć wsparcie. Także ja tu do Białegostoku zawitałem, żeby zaprotegować kandydata Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta Białegostoku, pana Janusza Kochana, doświadczony, wyśmienity samorządowiec, człowiek poważny, o doskonałej umiejętności organizatorskiej, wrażliwy jednocześnie. Czas na zmiany. Każdy, kto chce być drugą kadencję, już zaczyna popadać w rutynę. Potrzebny jest nowy prezydent Białegostoku, Janusz Kochan, człowiek tu w Białymstoku powszechnie znany, znający to miasto, który potrafi również rozmawiać z każdym obywatelem. Ale jest tutaj cała lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej na czele z panem profesorem Marianem Szamotowiczem, którego przedstawiać białostoczanom i ludziom w całej Polsce nie trzeba, bo to jest jeden z najwybitniejszych lekarzy Rzeczypospolitej, twórca i ten, który pierwszy zastosował metodę in vitro. Nauczyciel szczęścia wielu pokoleń rodziców. Nauczyciel tego, że nawet wtedy, kiedy w sposób naturalny nie można mieć dziecka, to nauka przychodzi z pomocą. Ale przychodzą z pomocą również tacy ludzie jak profesor Marian Szamotowicz, który i wielu jego współpracowników dało szczęście wielu, wielu ludziom. Szczególnie mówię to w tym roku, kiedy światowy twórca nagrody metody in vitro otrzymał nagrodę Nobla, kiedy w dziedzinie medycyny. Kiedy ta metoda znalazła uznanie na całym świecie, jestem przekonany, że dla białostoczan, jak i dla wszystkich ludzi w Polsce, jest to osoba, która wiele, wiele zrobiła dla szczęścia, a jestem przekonany, że w Sejmiku Województwa Podlaskiego zrobi jeszcze więcej. Także na czele listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Sejmiku Podlaskiego profesor Marian Szamotowicz. I tu za mną, drodzy Państwo, cała grupa kandydatów i kandydatek pięknych kobiet. Zawsze było charakterystyczne, że na lewicy są kobiety najbardziej świadome siebie. Kobiety, które potrafią łączyć zarówno pracę zawodową, pracę społeczną, działalność publiczną, jak i życie rodzinne. Co charakterystyczne, drodzy Państwo, na lewicy wszyscy to widzieli, są najtrwalsze małżeństwa. Świadczy to o odpowiedzialności naszych kobiet. Za mną jest pan Wiesław Kobyliński, pan Zbigniew Krzywicki, o którym można by wszystko powiedzieć, ale wszystko będzie nieprawdziwe, dlatego że to jest swoistego rodzaju człowiek renesansu. Ja już sam nie wiem, czym on się zajmuje, czy fotografią, czy pisaniem. Człowiek, który tak naprawdę ciągle wzbudza refleksję u wszystkich, którzy
chcą świadomie żyć. I były wojewoda podlaski Jerzy Kujanowicz. Dalej pani Halina Rutkowska. Osoba niezwykle wrażliwa, działająca na lewicy na rzecz wszystkich, wszystkich ludzi. Tadeusz Kuryłowicz. Michał Karpowicz. No krótko mówiąc, co ja wam będę dłużej dalej mówić? Jest to lewicowa drużyna doskonałych ludzi. Maria Sienkiewicz, Hanna Brakomska. Maria Sienkiewicz, Hanna Brakomska. Widzicie, ja je wszystkie znam i ich twarze, ale ja widzę, że są tacy wspaniali, wspaniali ludzie. Także drodzy moi, jestem tutaj na końcu ulicy Lipowej, na rynku Kościuszki w Białymstoku i mówię, głosujcie 21 listopada, już za kilka dni, na kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na kandydata na prezydenta Białegostoku Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Janusza Kochana. Jak widzicie, z jednej strony poważnego, a z drugiej strony niezwykle refleksyjnego i odpowiedzialnego człowieka, ale aż takiego, który również potrafi się uśmiechnąć i z każdym z was znaleźć wspólny język.